Witam dzisiaj takim nietypowym filmiku. Dzisiaj chciałem wam wytłumaczyć, z jakiej to przyczyny nie prowadzę streamów na YouTube. Z tego powodu, że nie, może czytaliście, może nie, na fejsie napisałem. Zostałem banem, teraz bym chciał to też wytłumaczyć osobom, które nie weszły na fejsa, które siedzą na YouTubie, dlaczego nie prowadzę. Z takiego to powodu, moi drodzy, zostałem bana 2 miesiące temu. Może ktoś tam był na live, może nie. Była taka sytuacja, że zrobiłem sobie przerwę i tam namówili mnie, żebym puścił szkołę, nie? No ogólnie puściłem, na te 10 minut wróciłem. No i jednak zastanowiłem się, że nie powiem raczej tego puścić. No i zatrzymałem streama, nie? No i wyłączyłem to. Wyłączyłem, uznałem filmik i cisza przez 2 miesiące o tym było. Nie YouTube, o niczym też nie mówił. Wszystko było gitara. No i 23 lipca, jeżeli dobrze mówię, tak, 23 lipca dostałem bana na streamy. Zaraz wam to pokażę wszystko. Dostałem bana na streamy. Nie mogę prowadzić live'ów przez 3 miesiące. To wyszło jak wyszło. Jest to trochę dziwna sytuacja, gdyż powinni teoretycznie bana mi dać od razu po, no dobra, powiedzmy tak, tam kilku po tygodniu, nie, maksymalnie po czasie, który to był. Coś tam mnie zgłosił, doszło do tego, nie wiem czy to jest przed, że ja usunąłem film, czy o co chodziło. No i mimo wszystko film został usunięty, była cisza, spokój, tak, no ale po 2 miesiącach sytuacja jakby doszła do końca, no i dostałem tego bana, nie? Będę teraz ogólnie się starał, napisałem już do YouTube'a, będę się starał coś ogólnie zarobić w tym temacie, że sytuacja była 2 miesiące temu, a dopiero teraz dostałem bana, że nie wiem, że no będę się starał jakiegoś bana, czy ogólnie, no ogólnie się o coś będę starał, że ogólnie... Żeby tego bana nie było tak, no bo jednak ten bez streamów, tak, które kanał się słabnie rozwija, jak wiecie. Ja będę odcinki oczywiście wrzucane, ja będę ogólnie chcę też nową serię rozpocząć z jednym youtuberem. Ogólnie tutaj będziecie mieli ankietę, żebyście zagłosowali, czy chcecie taką serię. W końcu jakaś seria multiplayerowa byłaby, napiszcie, czy chcecie, tam będziecie mówić tak albo nie, tam zagłosujcie. Jak będzie dużo głosów na tak, to oczywiście rozpoczniemy serię. South Park będzie, nie, będzie też jakaś seria multiplayerowa. No i poza tym co do streamów, streamy będą się odbywały na Twitchu, no chyba, że może jakimś szczęściem dostanę tego bana na YouTube, na pewno od razu powrócę. Jak na razie co, kiedy dostaję bana, może takie pytanie, bo on bana dostaje 23 października w swoje urodziny, rozumiecie to? Dostaje kurwa w swoje urodziny bana, to jest naprawdę bajka i masakra, że taki dostać prezent od YouTube'a naprawdę świetny, cieszę się bardzo, taki prezent dostanę. No ale cóż, jest to trochę, jest to przypadek, to potężne, ale jest to naprawdę śmieszne, że 23 października dostał bana w swojej urodzinie, ale dobra, już jeszcze w to. Na ogólnie zobaczcie, może coś uda się skurać, ja szczerze na to liczę, że uda mi się coś skurać na YouTube, że może dostanę tego bana, bo zmniejszą mi to karę do tego miesiąca, bo ogólnie ban trwa 3 miesiące, na 2 miesiące już mi nie podam tej sprawy. No nie, zobaczymy co z tego wyjdzie ogólnie, ja nawet się postaram, to na to mogę, to się postaram, żeby jakoś na tego bana dostać, jeżeli się nie uda. Jednak jak mówię, pod tym filmikiem będzie link do mojego Twitcha, możesz tam zostawić followka, no i na pewno tam będą streamy, albo jutro, albo pojutrze odbędzie się tam stream z Arki, Artur Wiela Ewolet, no i chciałbym też jeszcze jutro i albo pojutrze zrobić odcinek z serii nowej, jeżeli będziecie chcieli. No jeżeli nie będę też szukać jakiejś nowej serii, też się mam tutaj jeszcze na pomysł. No i zobaczmy, ogólnie jak widzicie na nowej kamerce, unboxingu jeszcze nie zrobiłem. No to mogę z na streamie, to jest nowa kamerka, doszła do mnie, jest naprawdę bardzo dobra, jestem zadowolony, to muszę powiedzieć. Dobra, mimo to może pokażę ogólnie jak to wygląda wszystko w temacie tego bana. Jak widzicie tutaj dostałem pierwsze ostrzeżenie 23 października 2018 roku, że ja nie, żeby nie było żbany. 23 października wygasa ban, nie? I tu TVN się spruł do YouTube'a, YouTube się do mnie spruł. O ten filmik, no jak widzicie umieszczanie teraz misji na żywo niedostępne, nie mogę prowadzić teraz misji przez 3 miesiące. Najlepsze jest to, że YouTube sobie na YouTube uznał, że to on usunął ten film, co jest nieprawdą, gdyż ja ten film usunąłem tego samego dnia, tak naprawdę w tej samej godzinie, nie mogę nawet tego fragmentu odtworzyć, zobaczcie, klikam i nie mogę sobie tego fragmentu tworzyć, jest to nieprawda, gdyż ja usunąłem ten film od razu w tym momencie, a nie YouTube ten film usunął. Ale dobra, przypisali sobie oni to, no ja za bardzo, jeszcze coś leci. Ja za naprawdę tak dużo do gadania nie mam, co do YouTube'a, tak, bo tak z nimi się nie wygra. No i co, no jest jak jest, tak jak widzicie, tego bana, ja na razie z tym nic nie zrobię, będę się starał coś pokminić. No i co, no i zobaczymy ogólnie moją mordeczkę, jak to wszystko będzie, nie? Tak jak mówię, link na Twitcha macie w opisie i zagłosujcie sobie w ankiecie, czy chcielibyście tę serię, czy nie. Jak będziecie chcieli, to będzie jakąś drugą serię na kanale. Oczywiście odcinki
będą się pojawiały na YouTubie, na Twitchu będą live'y co jakiś czas, myślę, że co drugi dzień, co trzeci. Zobaczymy, jak to będzie. A live'y na pewno będę robił na Twitchu, więc wbijajcie mojego Twitcha, tam dajcie follow'ka i co? I się widzimy za niedługo, nie? I mordeczki, to raczej będzie na tym, ale kończę, już nie będę przedłużał, bo nie ma co wytłumaczyć, to miałem wytłumaczyć. Wbijajcie też na RB, tam też jakieś informacje pokazują, że dołączycie do grupy na Steamie. Tam będą wam przychodziły powiadomienia co do wrzucące streamów. I co, mordeczki, ja wam dziękuję za uwagę. Jak się podobał, zostaw łapkę w górę za motywację dla mnie. Trzymaj się, siemka. A jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to zasubskrybuj. I oczywiście pamiętaj o zostawieniu dzwoneczka, bo inaczej nie przyjdzie ci powiadomienie o nowych filmach.